Kolejnym naszym rozmówcą po spotkaniu Ligi Okręgowej pomiędzy Wiktorią Częstochowa a zespołem Huragan Jeziora jest Łukasz Kaczmarzyk. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania? Pierwsza połowa uważam, że była w miarę wyrównana, natomiast w drugiej połowie czegoś brakło po strzeleniu bramki. Wydaje mi się, że powinniśmy pójść za ciosem i ten mecz troszeczkę lepiej by się ułożył, gdybyśmy strzelili być może bramkę na 2-0. Jednakże i tak cieszymy się z tego jednego punkciku. Graliśmy na ciężkim terenie, także pierwszy punkt w historii dla Huraganu. Wydaje mi się, że mecz pozytywnie, bardzo dobrze. No właśnie, historyczny punkt pierwszego to zapłaty, więc w każdym spotkaniu powinno być lepiej. W końcówce mieliście, można powiedzieć, piłki meczowe. Czegoś zabrakło? Być może doświadczenia? No, wydaje mi się, że tutaj stres też odgrywa główną rolę. Ale jednak, gdy wychodzi się na to boisko, no to jednak o tym się nie myśli. Piłka niestety spadła nie tak, jak powinna, nie trafiła w ten mięsień czy też w głowę któregoś z naszych zawodników. Minęła słupek i tylko tyle. No. A co będziecie grać w tym sezonie? Zostały postawione przed Wami jakieś konkretne cele? Celem jest przede wszystkim utrzymanie się. To jest dla nas najważniejsze. Trzeba walczyć, wiadomo, z każdego meczu na mecz, wychodzić z pełną determinacją i ambicją, grać na 100%. Nie możemy też się tutaj zamykać, że gramy o remis. Trzeba wychodzić z pełnym nastawieniem i trzeba grać o 3 punkty. I tylko tyle. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.